Ola Kalinowska, 8-latka, uczennica pierwszej klasy szkoły podstawowej nr 3 w Bogatyni. Miła, uśmiechnięta, inteligentna dziewczynka, pełna życia i pogody ducha, zachorowała na przewlekłą białaczkę szpiku. Wykryto u niej również upośledzenie odpornościowe. By pomóc walczyć dziewczynce z chorobą, 16 kwietnia zorganizowano piknik charytatywny Pomóżmy Oli wrócić do zdrowia. Patronat honorowy nad piknikiem objął burmistrz miasta i gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz. Już od południa przy szkole podstawowej nr 3 oraz na szkolnym korytarzu było głośno i tłumnie. Pomimo deszczowej aury nie zabrakło ludzi dobrej woli, którzy przyszli wesprzeć młodą bogatyniankę. Scena przed szkołą tętniła życiem. Występowały na niej przedszkolaki oraz uczniowie szkół z terenu gminy Bogatynia. Wystąpiła również Mirella Puchowska. Ponadto odbyła się licytacja bardzo atrakcyjnych przedmiotów i karnetów przekazanych zarówno przez samorząd Bogatyni, organizacje i stowarzyszenia, szkoły i przedszkola, jak również prywatnych przedsiębiorców. 150! Po raz trzeci! Sprzedane! I zapraszam! 150 ląduje w naszej fantastycznej skarbonce. Dobrze. Nie zabrakło loterii fantowej, w której wylosowano między innymi telewizor i rower. Dzieci mogły korzystać z przygotowanych dla nich dmuchanych zamków oraz gier i zabaw. Piknik charytatywny Pomóżmy Oli wrócić do zdrowia to zaangażowanie wielu ludzi dobrego serca. Koła gospodyń wiejskich Amaryllis z Zatonia, koła gospodyń wiejskich z Markocic, aktywistek z pogranicza, stowarzyszenia Doltex. W akcję pomocy dla Oli włączyli się również Bogatyński Klub Motorowy Cross, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych wraz ze Stowarzyszeniem Igła z Nitką, Bogatyński Szpital, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Bogatynia. W piknik bardzo aktywnie włączyła się również społeczność szkolna Trójki, koledzy i koleżanki Oli, a także dyrekcja i nauczyciele szkoły, którzy od samego początku wspierają Olę w walce z chorobą. Warto zaznaczyć, że bogatynianie po raz kolejny okazali swoje wielkie serce. Łącznie podczas pikniku charytatywnego udało się zebrać około 13 tysięcy złotych. Podczas sesji Rady Miejskiej 23 kwietnia burmistrz miasta i gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Peremicki przekazali krewnym Oli kwotę ponad 15 tysięcy złotych. To łączna suma, jaką udało się zebrać dzięki szybkiej i zorganizowanej akcji. Zbiórkę prowadzono podczas pikniku charytatywnego, ale również w trakcie sesji Rady Miejskiej oraz wśród pracowników Urzędu Miasta.